Jak nieprzyjemnie, Jezus! Jakbyście nie wiedzieli, ta gra jest horrorem. Wow, nie! Nie! Pomocy! Okej, a więc kontynuujemy naszą wspaniałą przygodę w Kolata. Zimowy horror. Widziałem, że na YouTubie pierwszy filmik z tego miał całkiem dobre statystyki. Całkiem sporo wyświetleń, więc postanowiłem dokończyć tą serię. Nie wiem, ile ona będzie trwała. Pewnie parę jeszcze odcinków. No i tak, pewnie nie wiecie, gdzie ja w ogóle jestem. Sam dokładnie nie pamiętam, gdzie w ogóle jestem teraz. Bo pierwszy odcinek nagrywałem super dawno temu. Później nagrałem też drugi odcinek. Znaczy nagrałem, ale nie wyedytowałem. I doszedłem do jakiegoś miejsca, którego nawet nie wiecie, gdzie to jest. W każdym razie jest to jakiś na tej mapie jakieś miejsce. Jestem tutaj, proszę bardzo, jestem tutaj. Znalazłem już dwa punkty, jeszcze mi zostało punktów 7. Gdzie by tutaj teraz pójść? Jak tutaj się w ogóle zorientować? Nic nie pamiętam. A z ciekawych rzeczy z fabuły, bo pewnie tak 20 minut gameplayu właśnie nie widzieliście. No więc dotarłem właśnie do tego nowego miejsca. Jakiś potwór mnie zaczął gonić. Ta gra jest straszna, mówię wam. Taki potwór, który potrafi się teleportować. Jakby jeszcze nie było zbyt strasznie. Więc będzie nieprzyjemnie. Obiecuję to wam. Dobra, gdzie by tutaj sobie pójść? To jesteśmy 51-30. 54-61 może. 54-60. O, fuck! Nie, panie! To tak daleko mam iść? Tutaj? Jak ja mam się w ogóle tutaj połapać? Tędy wracam? Nie mam zielonego pojęcia. Jezu, jak tu się trudno połapać. Nawet nie wiem, gdzie jest północ. Co oznacza ten kompas? Nie mam pojęcia. Północ jest chyba na czerwono zaznaczona. Nie wiem, idę jolo, idę tędy. A właśnie, tutaj się męczę. Tutaj się główny bohater męczy. Nie ma takiego... Nie ma takiej kondycji jak w tym... Wow, co to jest? Jakiś namiot? O, zapisywanie, jak miło. Ej, zaraz. Naciśnij E. A, tutaj jestem, okej. Więc tą drogą wracam tutaj, tędy. I taką długą drogą dochodzę do tego miejsca, czyli do naszego kolejnego punktu. No to się ogrzaliśmy. Tak? Jakże miło. A mogę się teleportować na przykład. Okej, można się teleportować. Wow, jak szybko, okej. No i teraz mapa. Północ jest... Tam jest północ. Hej, działaj, okej. No to jedziemy na południe. Czyli 180 stopni tam. Nic prostszego. Tutaj była ta ostatnia akcja, którą zakończyłem pierwszy epizod, pierwszy odcinek. Te wszystkie skały się jakoś podnosiły. Jakieś duchy z tego wylatywały. Ale te duchy donikąd nie biegły, do żadnych specjalnych miejsc. Goniłem jednego ducha, ale nic mi to nie dało. No tutaj mnie jeszcze nie było. Wcześniej szedłem właśnie tam jakoś dołem, ale teraz nie mogę wam tego pokazać, bo się blokuje przy skałach. Tamtędy szedłem i tam doszedłem do tego kościoła. Ej! Halo! Dobra, nice. A tutaj? A tutaj mnie jeszcze nie było. Pierwszy raz widzę te tereny. O! Jest jakaś lampa. Może powinienem tam pójść? Może to dobry pomysł? O, patrzcie, da radę? Ha, 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 sobie tak postać.
Ale nieprzyjemnie, ale nieprzyjemnie. Nawet nie patrzę dokładnie na mapę, ale są tu raczej. O, kolejny ten. O, jej! Jej. Dobrze. Ej, gdzie my jesteśmy? Tu jesteśmy, tu doszedłem. To trochę źle poszedłem w takim razie. Jesteśmy 57-49. 49-7. 62? 47. Okej. A więc z tego co widzę, to jak dojdę do tej wielkiej wieży, to tam będzie kolejny. Kolejna rzecz do zdobycia. Co ja tam w ogóle zdobywałem? Jakieś informacje na temat tej grupy zaginionej. Więc ja takich rzeczy szukam. Takiego czegoś należy się tam spodziewać. Tutaj spodziewać. Już jesteśmy na miejscu. Obawiam się tylko tego ducha, który mnie goni i się teleportuje. Bo wtedy to jest naprawdę super creepy. Nawet. O, o. Halo? Halo? Ej, co tak nieprzyjemnie? Mogę przejść? Może tak? Ej, biegnij, panie. Nie wiem, co mam teraz myśleć. Czemu ta gra jest tak creepy? O, tutaj trzeba dojść. Halo. Jak to zrobić? Nie ma łatwo. Nie ma letko. Czemu nie mogę skakać? Czemu w walking simulatorach nie można skakać? Te gry są nierealistyczne. Jak ja mam wejść na ten kampus? Jak ja mam się tutaj dostać? Pomocy. O! O! Czy dam radę? Czy dojdę? Zaraz tutaj będzie miejsce szukane. Wow. Tutaj będą fajne rzeczy. O, co to za bunkier? Co to za bunkier? W sumie się czegoś takiego nie spodziewałem. Jak nieprzyjemnie, Jezus! Jakbyście nie wiedzieli, ta gra jest horrorem! Wow, nie! Nie! Pomocy! Wow, nie! O co chodzi? O co chodzi? Nie! Halo! Dobrze! Dał radę! Co się dzieje? Gdzie ja jestem? No to właśnie poznaliście tego ducha, nie? Jakże on jest miły. Naciśnij E. Dobra, możecie to sobie poczytać, jeśli was to interesuje. Ej. Ja chciałem tu jeszcze przemowę wygłosić, a ta gra mi dalej straszy w ogóle. O co chodzi? Ktoś tu kluczem otwiera drzwi? No właśnie chciałem powiedzieć, że możecie sobie poczytać. Ja to będę jakoś tam skracał zawsze. No w każdym razie tutaj były nowe informacje o tym, że ślady się urywały kompletnie. Były ślady na śniegu, później nagle ich nie było. Więc tak, dosyć te rzeczy były creepy. Czemu ja tak biegnę? Dobra. Dziwne, co z tym duchem? Co się tutaj stało? Dziwne rzeczy. No dobra. W każdym razie odkryliśmy kolejną wskazówkę, że. Te ślady się urywały, więc wszystko jest jeszcze bardziej podejrzane. O, kolejna wskazówka. Pierwsze zdarzenia miały miejsce w 1950-1953 w okolicach Igarska. Igarka, gdzie jest Igarek?
Okej, więc strasznie dawno temu się to działo, 50 lat temu około. Kolejne zdarzenia miały miejsce przez 3 lata później. Ciała 12 robotników znieruchomiały. No cóż, nie wiem, jeśli chcecie sobie to dokładnie przyswoić, to sobie przyswajajcie. I najwyżej mi powiecie w opisie, w komentarzach, czy coś mi ominęło. Dobra, więc znalazłem kolejną wskazówkę, tak? Tak, więc wracamy tutaj. Wracamy do ogniska i zaraz zaplanujemy nasz kolejny ruch. Dobra, jeśli dobrze pamiętam, to chyba stąd przyszedłem. Tak, dobrze. Dobrze, mogę zasejwować? Halo. Jak wejdę w to. Tak zazwyczaj jest w grach wideo. Mam nadzieję, że jestem tutaj bezpieczny. Gdzie by tutaj iść? 66, 72. Tutaj. Udech. Tutaj muszę najpierw dojść. Więc tutaj wracam jakoś do jakiejś tamy. Nie wiem, co to jest w ogóle. Halo. Nie wiem. Tutaj mamy dwa kolejne punkty do znalezienia. Więc pójdźmy je znaleźć. O, mamy coś. List w powietrzu. Spowiedź strażniczki, 72-letnia Anna N. Po latach milczenia zdecydowała się opowiedzieć o swojej historii. To jest jej historia, jeśli chcecie, to sobie poczytajcie, ja mam ją gdzieś. Dobra, zaraz zobaczę, gdzie ja jestem w ogóle. Tak, idę w dobrym kierunku. Jesteśmy w dobrym miejscu. Tutaj będzie kolejna wskazówka gdzieś, żebym tylko nie wypadł. O! Ej, co ja mam robić? Zaraz coś tu powinno być. O! Tutaj coś jest, jakaś, nie wiem. Co to za rzeczy są powieszone? O co kaman? Nie wiem czemu, mam w tej grze jakieś dropy FPS-ów dziwne. Okej. Nie wiem, ta gra wydaje mi się tak trochę średnio zoptymalizowana. Bo grałem ostatnio w tego... Zaginięcie Ethana Cartera, gdzie grafika była jeszcze lepsza. I FPS-ów było jeszcze więcej. Więc da się to zrobić lepiej. Tutaj już jestem... A, okej. Tutaj wystarczy wrócić i tyle. Wszystko jasne. Tutaj będzie nasza kolejna wskazówka. Co to za... Okej. Jak przyjemnie. Ej, coś się z niebem dzieje, halo. Chyba powinienem iść w tą stronę, bo tu mnie jakaś groźna mgła goni. W każdym razie czuję się jak w piekle jakimś. Co się dzieje tutaj? Czy te znaki coś oznaczają? Mogę coś z nimi zrobić? Nie. Po prostu muszę się dostać na koniec tego przejścia epickiego. Taka muzyczka jeszcze. O! Jest notatka. Coś tu mamy. Zobaczmy. Umysł człowieka to ciekawa zabawka. Zanurzony w bólu i szaleństwie stawia opór, ale broni się przed tym, co może go wyzwolić. Droga do zrozumienia prowadzi przez zaprzeczenie. Wypieramy się jednego prostego faktu. Faktu, że ludzie to najgorsze bestie. No tak. I także powinniśmy się nawzajem traktować. I choć przez lata wmawiałem sobie, że jest inaczej, to w końcu pojąłem swoją prawdziwą naturę. Pamiętaj więc, w ciemności nigdy nie jesteś sam. Zawsze jest tam ktoś, kto tylko... Zawsze jest tam ktoś, kto tylko na twój upadek. Chyba ktoś, kto czeka na mój upadek. No dobra. Ciekawe, mam jeszcze jakiegoś kościotrupa. Okej.
Ej! Może to by się już uspokoiło? Co za pogoda! Więc mamy tu jakieś kości. O! Okej! Dobrze. Wszystko jest na swoim miejscu. Mamy kości już. Jesteśmy tutaj. Więc to była ciekawa historia. To brzmiało tak, jakby jakiś człowiek zabił człowieka. Jakby to, nie wiem, człowiek był temu wszystkiemu winien. Tak to wszystko brzmiało, że człowiek jest tą bestią i to jego wina. A! Tak jest, dobrze. M. No tu się wracam. Jak on tutaj. Co to za droga jest? Jak tu wejść? Tędy? A, okej. Okay. Ale te krainy są dalekie? Ciekawe. O, tu jest jakiś liścik chyba. Zeznanie jakiegoś doktora Grigora Anatowicza, nie wiem. Sekcja 22. A mogłem to w sumie przeczytać. Tutaj? Czy tutaj? Mogę iść tędy. To jest dobra droga. To jest droga wprost na mój cel. Który już chyba nawet tam widziałem przez sekundę. Ale ten odcinek jest ponownie spokojny. Tylko raz tego ducha widziałem. Ciekawe. O, jaki głęboki las. Jezus. Czemu to jest tak ciemno nagle? 67, 70. 67. Jesteśmy tutaj, okej. No to schodzimy w głęboki las. O rany. O rany, tu będzie nieprzyjemnie. Oj, będzie creepy. Teraz się czuję w jakimś zimowym slenderze, nie?